Cześć. W dzisiejszym wstępie chciałbym porozmawiać chwilę o kursie, który stworzyłem oraz o sobie. Zacznijmy od tego drugiego, czyli o sobie. Nazywam się Sebastian Opałczyński. Jeżeli to oglądasz, to w pierwszej kolejności dziękuję Ci bardzo za to, że kupiłeś ten kurs. Teraz tak, ja swoją karierę z Pythonem zacząłem na ten moment mniej więcej 10-12 lat temu. I cała moja kariera tak jakby krąży wokół środowiska startupów i budowania produktów od zera. Bardzo dużo pracowałem z Django REST Frameworkiem i w pewnym momencie też swojego życia stwierdziłem, że chciałbym się zacząć dzielić wiedzą, więc robię moje pierwsze kroki. Pracowałem w różnych miejscach, w startupach polskich, w zagranicznych, z norweskim kapitałem, z kapitałem amerykańskim. Zdarzało mi się też pracować dla firmy, dla mekki programistów, tak, czyli siedziba była w Silicon Valley. I tak, to w skrócie tyle o mnie. Teraz przejdźmy do samego kursu. Kurs będzie o Django REST Frameworku. I o czym będzie ten kurs, tak? Czyli zrobimy podstawy tworzenia interfejsów API, a co za tym idzie, poznamy podstawy CRUDA. Będziemy musieli też stworzyć podstawowe modele danych w naszej aplikacji oraz dobrze zapoznać się z architekturą client-server. Teraz dla kogo jest ten kurs? Dla początkujących programistów, którzy już znają framework Django i chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę. Dla ludzi też, którzy się chcą dowiedzieć trochę więcej o tym, w jaki sposób działa Django REST Framework. Założenie jest takie, że powinieneś znać chociaż podstawy Pythona, języka programowania Python oczywiście. Tak, uwagi ogólne. To jest mój pierwszy kurs. Nie obyło się bez pewnych takich wpadek, ale myślę, że efekt końcowy jest całkiem zadowalający. Tutaj ta uwaga jest dość ważna. Nie chciałem, by kurs był sterylny. To znaczy, nie chciałem mieć gotowego scenariusza i żeby wszystko szło gładko i robić copy-paste, co się też często zdarza na tego rodzaju kursach. Zatem tak naprawdę to, co widzicie na wideo, to jest to, co się działo, w jaki sposób kodowałem. A oczywiście były pewne momenty, w których musiałem poprawiać rzeczy w postprodukcji, ciąć wideo i tak dalej, i tak dalej. Ale w większości przypadków jest to tak naprawdę spontaniczne programowanie. W związku z tym też zauważycie bardzo dużo błędów literowych albo różnych innych dziwnych błędów, ale też zatem jest pewien cel. To jest chciałem, żebyście zobaczyli, jak to wygląda naprawdę, tak? To programowanie, w jaki sposób wygląda naprawdę, to się generalnie zdarza. I bardzo często jest tak, że coś piszemy, uruchamiamy nasze testy, to nie działa, więc je poprawiamy, więc znowu nie działa i w pewnym momencie zaczyna działać i wtedy wszyscy są szczęśliwi. Jeszcze jedna kolejna uwaga. Używam niestety dużo anglicyzmów, starałem się tego nie robić, natomiast na co dzień pracuję w środowisku, w którym angielski jest tak jakby podstawowym językiem, więc to mi się niestety wkradało. Teraz przejdźmy do szybkiego omówienia konspektu kursu. Kurs się składa z 7 rozdziałów i trwa około 4,5 godziny. Pierwszy rozdział to jest wstęp, to właśnie to, co robimy w tej chwili. W drugim rozdziale zainstalujemy narzędzia. Będziemy korzystać głównie z PyCharma i z Postmana. Te instalacje nie są ani skomplikowane, ani trudne. I też w tym drugim rozdziale pokażę Wam, jak uruchomić pierwszą szkielet aplikacji Django, tak, żeby później móc zacząć używać Django REST Frameworka. W rozdziale trzecim zrobiłem wewnątrz aplikacji Django prostą aplikację
żeby Wam pokazać, w jaki sposób działa Django REST Framework i trochę porozmawiamy tutaj o pewnych konceptach jak CRUD i JSON oraz też model views w Django REST Frameworku. Zrobimy też podstawowe modele danych i trochę poszperamy w samej bazie danych. W rozdziale czwartym zaczniemy już pracować nad naszą aplikacją. Chciałem, żeby w tym kursie ta aplikacja robiła coś pożytecznego, że to nie była kolejna to-do lista. I aplikacja, którą stworzymy, to będzie taki zaczątek aplikacji do zarządzania własnym budżetem. Zdefiniujemy sobie jakieś wymagania i podstawowy opis aplikacji. Zdefiniujemy modele w rozdziale czwartym i oczywiście serializery i widoki w Django REST Framework. Jeśli nie wiecie jeszcze, co to jest, to się nie martwcie, to będzie wyjaśnione później oraz oczywiście zaprojektujemy interfejs API. W rozdziale piątym skupimy się na widoku, który będzie generował nam statystyki na podstawie danych, które wprowadzaliśmy w rozdziale czwartym i nie tylko. Koncept jest taki, że mamy konta, na tych kontach mamy transakcje i chcielibyśmy mieć możliwość generowania podsumowań w różnych przedziałach czasowych, dla różnych kont, dla różnych użytkowników. I o tym jest rozdział piąty. I tutaj też zwróćcie uwagę na to, że bardzo dużo czasu spędziłem na tym, żeby był usatysfakcjonowany dostatecznie z tego widoku. Więc tam są chyba aż dwie refaktoryzacje odnośnie tego. To ma związek z tym, co mówiłem wcześniej, że to jest dość spontanicznie, niezaplanowane i najpierw pierwsza wersja była taka sobie, druga była trochę lepsza, trzecia jest całkiem znośna. W rozdziale szóstym dodamy do naszej aplikacji uwierzytelnianie użytkownika. Użyjemy do tego REST Framework OutToken. Będziemy musieli też zmodyfikować modele account i transaction, tak żeby użytkownik był ich właścicielem. I stworzymy, pokażę Wam też, jak zrobić walidację danych. W rozdziale siódmym, rozdział siódmy to taki koszyk na tematy, które są trochę bardziej skomplikowane i które możecie eksplorować po zakończeniu kursu. I tam na początku aplikacja jest skonfigurowana w taki sposób, że korzystamy z SQLite'a, który jest plikową bazą danych i nadaje się idealnie do środowiska programistycznego. Natomiast w lekcji siódmej tam dodałem Postgresa z Docker Compose, więc jest to trochę bardziej zaawansowana konfiguracja. Dowiemy się też, jak robić paginację w Django REST Framework, jak stworzyć dokumentację do naszego API, którego stworzyliśmy, taką półautomatyczną albo w pełni automatyczną. I zaktualizujemy też testy, ponieważ zmiany z rozdziałów poprzednich spowodowały, że te testy przestały działać, więc na szybko Wam pokażę, jak to poprawić, żeby to znowu działało. I też pokażę Wam komendę PSQL-a, jak się tym obsługiwać. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o wstęp. Zapraszam na drugą lekcję.